Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Przedstawiciele Norweskiej Partii Postępu krytykują norweski rząd za nieudolne przeciwdziałanie pandemii. Dodają również, że nieudolna była polityka transgraniczna przeprowadzona przez rząd, ponieważ umożliwiło to wjazd tak dużej ilości osób z zagranicy i to dzięki tym osobom właśnie koronawirus mógł się rozprzestrzeniać na terenie Norwegii. Norweska szefowa powiedziała, że granice były otwarte i ludzie wręcz wlewali się do Norwegii. To dzięki osobom z zagranicy sytuacja norweska gospodarcza jest tak dobra, jaka jest. Norwegia może się rozwijać. Ale tego już właśnie nie dodała. A dziś w nocy do Norwegii dojechała pierwsza dawka szczepionek wyprodukowanych przez firmę AstraZeneca. W lutym przyjedzie 200 tysięcy sztuk, a w marcu ma dojechać kolejne 250 tysięcy sztuk i wyszczepione będą osoby, które pracują w służbie zdrowia. Norwescy naukowcy na podstawie 30 tysięcy wypełnionych ankiet ustalili, że Norwegowie w czasie pandemii piją więcej. Jest to 13% ankietowanych, którzy sugerują, że piją więcej przez samotność i stres. Ale niektórzy piją również mniej i są to ludzie młodzi, którzy piją mniej, prawdopodobnie dzięki mniejszej dostępności imprez. Do większego spożycia alkoholu przyznały się za to osoby w wieku od 30 do 39 lat, które piją więcej ze względu na strach o finanse. Co ciekawe, grupą, która pije najwięcej alkoholu w czasie pandemii są osoby z przedziału od 60 do 69 lat. No i już standardowo mężczyźni, tutaj niezależnie od wieku, piją więcej niż kobiety. A jak u ciebie? Bo ja osobiście piję mniej i wydaje mi się, że piję mniej przez to, że nie mogę wyjść gdzieś, gdzie mogę pić więcej. W najnowszym raporcie przygotowanym przez norweski parlament jeden z pierwszych razów zwrócono szczególną uwagę na największe sieci spożywcze w Norwegii. Tych największych sieci jest trzy. Jest to NorgesGruppen, Rema 1000 i Coop. I te trzy sieci kontrolują ponad 80% rynku spożywczego w Norwegii. Dzięki temu, że go kontrolują, mogą wywierać ogromną presję na dostawców, sugerując im, że mają obniżyć ceny, a te trzy duże firmy mogą te ceny zwiększać i ceny na sklepowych półkach są dużo większe. Zmowa cenowa tych trzech gigantów była już wielokrotnie karana wielomiliardowymi mandatami. No ale zobaczymy, co dalej. Co jest najlepsze, kiedy masz dziurawą łódź lub statek? 3, 2, 1... Oczywiście margaryna. W okręgu Norland morze na brzeg wyrzuciło kuter i rozbijałem z temu kutrowi przy okazji dziób. Na szczęście okazało się, że w kuchni jest margaryna, konkretnie 5 kg margaryny i łącząc kropki, masz dziurę, masz margarynę, co masz zrobić? Dziura margaryna, zalepiasz dziurę margaryną, co też uczyniono i kuter mógł spokojnie wypłynąć na niespokojne norweskie morze. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie. Życzę wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!